Dzień dobry. Jesteśmy w gospodarstwie rolnym państwa Maciejewskich, naszych klientów. I to, co dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować, to kolejny pokaz demonstracyjny siewu rekomendowanego przez nas materiału siewnego. Niestety pandemia w tym roku pokrzyżowała nasze plany i nie byliśmy w stanie zorganizować żadnych większych spotkań dla naszych klientów. Nie mogliśmy zaprosić Państwa do siebie, do naszej głównej siedziby, naszej firmy. Jednak stwierdziliśmy, że z pewnością warto kontynuować taką naszą tradycję organizowania takich właśnie pokazów demonstracyjnych u naszych klientów. Stąd dzisiaj właśnie jeden z niestety już ostatnich w tym roku takich pokazów. Zapraszam do obejrzenia relacji z dzisiejszego pokazu oraz wysłuchania ciekawych informacji na temat wykorzystanych maszyn oraz materiału siewnego, czyli dzisiaj rekomendowanej przez nas pszenicy Ascaban. W dniu dzisiejszym, dzięki uprzejmości firmy AgroAS, mam możliwość przetestowania siewnika do uprawy pasowej marki Horsch Focus 4TD. Wykonujemy siew pszenicy ozimej odmiana Ascaban, nowość Saturn Union hodowca. Chcieliśmy przetestować tę odmianę, gdyż jest to jakby młodsze dzieło odmiany Patras, którą dość długo współpracowaliśmy, która była dla nas bardzo, że tak powiem, owocnym zbożem. W tym roku zdecydowaliśmy się na przetestowanie tej odmiany na powierzchni pola 8 hektarów. Klasa gleby jest bardzo zróżnicowana. Tutaj na górce mamy czwartą klasę, czwartą A. Zjeżdżając niżej, schodzimy od trójki B do trójki A, co też zawsze przy naszym siewniku, który obecnie posiadamy, był problem z ustawieniem głębokości, gdyż na glebie lekkiej ustawiliśmy, zjeżdżając niżej nie mogliśmy złapać ponownie tej głębokości, gdyż ziarno było już na wierzchu. I potem w drugą stronę przechodząc był ten problem, że na dole ustawiliśmy na ciężkiej glebie ten siewnik optymalnie, to znowu na górze było tak, że było za głęboko i były nierównomierne wschody. Mam nadzieję, że dzięki siewnikowi Horsch, szczególnie tutaj Focusowi w tej konfiguracji siewnik zagwarantuje nam równe i bezpieczne wschody, gdyż chodząc za siewnikiem nie dopatrzyłem się, że była różnica w głębokości nasiona, czyli jak i na lekkiej, tak i na ciężkiej glebie nasiona jest na tej samej głębokości, co jest niezmiernie ważne przy równomiernych wschodach rośliny. Wykonujemy siew pszenicy ozimej Ascaban na polu po plonie. Poplonem był rzepak z owsem. Następnie zostało to tylko stależowane i przez jakieś ostatnie 2-3 tygodnie stało tak, jak widzimy tutaj w tym momencie. Nawet te obfite opady deszczu, które gdzieś tutaj powyżej 100 litrów były, nie zaszkodziły. Siewnik bardzo dobrze sobie radzi w tych warunkach. Nie stosujemy nawozu, gdyż został zastosowany przed poplonem obornik. Ciągnik, który współpracuje z tym siewnikiem, to jest Klas seria Action 950 o mocy 410 koni. Bardzo, bardzo dobrze to wszystko wygląda. Jesteśmy bardzo poważnie zainteresowani owym siewnikiem, zakupem siewnika w tej technologii, gdyż mamy przetestowany ten siew w rzepaku. Tutaj teraz siejemy zboża, chcemy mieć porównanie. Chcemy wiedzieć, jak to wszystko wygląda, prezentuje się i jakie mamy oszczędności w gospodarstwie dzięki temu siewnikowi.